Ty, ładny wygląd tej skrzynki. Swoją drogą, bardzo ładnie ten ogarnięte. W sensie taki, wiecie, szary kolor. Przynajmniej jest to coś nowego. W przeciwieństwie do tego, co mieliśmy wcześniej. Czyli, że wiecie, skrzynki jednego koloru były tylko. No i oczywiście nie muszę wspominać o tym, że jest to muzyka, która grała w wersji na PS1 w momencie, kiedy robiliśmy challenge tego bezgłowego Nika. O i teraz nagle zmiana muzyki na kurde motyw Hogwardu. Ciekawe dlaczego. Dobra, już nic tutaj nie zdziałamy. Ta smoczyca nam nie da już więcej fasolek. Lub ten smok. Ta, mógłbym teraz tutaj nawet jeszcze wspomnieć o tym, że poziom graficznie ładnie wygląda, ale myślę, że wy to, o tym doskonale wiecie, że ja raczej tak to przedstawię, dlatego że, no, sorry, dla mnie po prostu podwórko i sam Hogwart wygląda po prostu epicko w wersji na PC. Nie mówię, że w wersji na PS1 wygląda źle czy coś, ale każda wersja ma Hogwart fajny na swój sposób, o tak to powiem. Ale wersja na PS2 ma chyba najbardziej rozbudowany Hogwart ze wszystkich. Wiecie, tych tam wersji PS1, PS2, PC. Wiecie, o jakie mi chodzi. No to lecimy dalej w takim razie, skoro tu już mamy zrobione. Tutaj nic nie ma, mamy ślepą uliczkę. I to jest w sumie fajne, że mamy taką, powiedzmy, luźną drogę do pani profesor Sprout. Że nie mamy tutaj zbytnio timera, który by nam dał co jedynie to, że wiecie, jeżeli byśmy nie przyszli w odpowiednim miejscu, to zaraz by nam punkty odjęli. Bo przypomnę, że w wersji na PS1 tak było, że jak nie przyszedłeś w odpowiednim momencie, to odejmowali ci punkty. I to jest w sumie fajne, że tutaj na luzie można sobie tak poprzechodzić. Myślałem, że mnie zamknęli tutaj, cholera jasna. Ale się wystraszyłem trochę. Tylko żabę dostałem i fasolkę, no. Gro, stać cię na coś więcej. Nie ma tutaj niczego ukrytego? Ty, coś tutaj było? A, widzicie, kurde, widzicie? Coś tutaj w krzakach mamy. O, proszę, co tu mamy? Ale ładny pomościk. Ale ładny pomościk tutaj, ładne... O kurde, ty, fajnie to ogarnęli. Propsy, kurde. O, elo, gnomku. Zaraz zostaniesz pociśnięty za to, że mnie skrzywdziłeś. O, jeszcze jest jeden tam, kurde, z tyłu za posągiem się schował, kurde, cwaniaczek jeden. Myślał, że go nie dopadnę. Pih. No i teraz nagle główka boli, ta. Trzeba było nie pajacować, kurde, panowie. I co, smok nam nic nie da? Bez kitu nic nie dostaliśmy, lol. To tylko tutaj żeśmy przyszli dla, nie wiem, paru fasolek i dla gnomów? Naprawdę? Szkoda trochę w sumie. No ale dobra, trudno się mówi. Najwidoczniej tak musiało być. Lećmy w takim razie z dalszą częścią poziomiku i uważajmy na tentakule, kurde. O, tutaj mamy, kurde, chrapkę z Wingardium Leviosa. No dawaj, 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 pyk. Stalowe drzwiczki nam się otworzyły. Szkoda tylko, że one się w trochę dziwnym miejscu otworzyły, bo bądź co bądź tutaj mamy wszystko zablokowane. A szkoda. Stańmy może trochę dalej, bo też ostatnio dostałem krytykę trochę od Watki, że powinienem bardziej z tyłu stać, żeby czar się zaliczył, bo tak to no średnio, żeby się zaliczył. Tutaj nawet nie miałem jak z tyłu stać, więc tja. Ouch. Alohomora!
Dobra, przeskoczyłem jako tako. Proponuję się cofnąć. Co tutaj jeszcze odblokujemy? Znowu kurde motyw Hogwardu, ja pierdzielę, nie. Lubię motyw Hogwardu i tak dalej, ale uważam, że on często za często w sensie leci w gierce. Mogliby kurde coś nowego puścić, nie powiem, że nie. Coś mi kurde zaschło w gardle, nie wiem dlaczego. Może to jest, nie wiem, jakieś przemęczenie? Może po prostu za dużo gadam? Smoczyca już nam nic nie da. Szkoda. To kurde, jak ja w godzinę przecież ja niewiele zrobię, kurde. Dobra, trudno się mówi, najwyżej kurde będzie to dosyć długawa seria na moim kanale, no. Czasami tak też musi być. No dobra. Tutaj to w ogóle, gdzie my żeśmy polecili, to już dalej jesteśmy w sumie. A może tutaj coś jest, kurde, jeszcze? O, czekoladowa żaba. Chocolate frog, kto by, kurde, pomyślał? Ja na przykład zauważyłem i pomyślałem, że tutaj może być chocolate frog. Pytanie, czy wy pomyśleliście? Ha, ha, ha. Wow! Beans? Thanks for helping us out, Harry. Here's a wizard card then. Hope you don't have this one yet. Come on, George. We've got work to do. Warto by może spojrzeć, co to jest za karta. Gordik Gryffindor, średniowiecze. Nawet nie ma tutaj podanej daty urodzenia i daty śmierci, więc spoko. Współzałożyciel Hogwardu. Jego nazwisko nosi jeden z czterech domów. No tak, no. Ameryki to my żeśmy teraz nie odkryli, co nie? I tak nie musicie mi pisać, że jakąś kartę kolekcjonerską zgubiłem, bo zdaję sobie z tego sprawę, że pewnie na mojej drodze zgubiłem ich od cholery, ale spokojnie, my tam wrócimy do tych miejsc. O to się bać nie musicie. I teraz, kurde, zobaczmy, czy czasem nie ma tutaj żadnego sekretu, bo coś mi, kurde, śmierdzi, że coś tutaj mamy, ale nie wiem do końca, co tutaj możemy mieć. Coś tu jest ewidentnie schowane i ja o tym nie wiem. I chcę się o tym dowiedzieć. Dlatego poszukajmy winowajcy. Bo na razie to tylko żeśmy zdobyli kartę kolekcjonerską od tych dwóch pajaców. Co to tak wszystko nagle ucichło, kurde? Zero muzyki, ani nic. Trochę to zwiastuje jakiegoś jumpscare'a, nie uważacie? Dobra, przejdźmy sobie teraz tędy. Tu mamy zablokowane, okej, okay, widzę. Ślepy nie jestem. Tutaj też mamy. A tu nas jeszcze nie było chyba. Nie, tutaj byliśmy też. Skrzynka potwierana w końcu jest. Albo skrzynki potwierane, whatever. No tutaj też byłem. Gdzie mnie nie było do cholery jasnej? No ale tutaj muzyka z Hogwardu. O, naprawiłem! Muzyka leci z powrotem, naprawiłem. Widzicie, jak ja cudowny jestem? No dobra, nie wydaje mi się, że coś tutaj pominąłem, więc możemy chyba przekroczyć już drzwi i iść dalej po prostu. Tylko jeszcze się upewnię w razie co. Trzeba by na pewno, trzeba by na 100% nic tutaj nie ma.
No patrzcie, kurde, nic tutaj nie ma. Wszystko jest, kurde, chyba zrobione. Przynajmniej ja nie widzę tutaj sensu czegoś szukać. Widzicie, wszystko jest, kurde, zeksplorowane. Nie ma tutaj praktycznie nic. Dobra, szkoda czasu, lecimy dalej, kurde, przez te drzwi. Welcome, class. I am Professor Sprout. Today we'll learn the incendio spell, which is useful against all manner of dangerous plants. Observe the correct incendio symbol. Hold down the mouse button and follow the pattern. Then release the button. Kurde, ten model Professor Sprout w tej wersji PC-towej jest dosyć przerażający, nie powiem, że nie. W sensie nie mówię, że on jest jakoś super źle zrobiony czy coś, ale po prostu tak trochę przerażający jest. Incendio! That is an outstanding incendio for a first year. 5 points for Gryffindor. Let's continue with the lesson, Mr. Potter. First-rate incendio, Mr. Potter. 10 points for Gryffindor. Try to go a little bit quicker this time. Dobra, teraz trzeba nieco szybciej spróbować, mówicie? Okej. Okay. Mówicie macie, kurde. Dziewięćdziesiąt procent, ładnie, kurde. First rate incendio, Mr. Potter. 15 points for Gryffindor. Let's continue with the lesson, Mr. Potter. O nie, ale zdymałem, ja pierdzielę, najgorzej. Almost, Mr. Potter. I believe more practice is called for. 3 na 4, a jestem pewien, że dałbym radę to zaliczyć. Kurde, jestem tego pewien, nie? Now it's time for the incendio challenge. Through the doors, Mr. Potter. I'll watch you from the balcony. Those are spiky bushes. You may cast incendio on them, but step back to avoid their needles. A jestem wręcz pewien, że komuś kiedyś się udało, kurde, zdobyć 4 na 4 punkty, nie? Bo nie wierzę w to, że to jest tak zaprogramowane, że się nie da po prostu tego zaliczyć. Wiecie, 4 na 4 i tak dalej, kurde. Oj, tam skrzynkę mamy, o proszę, kurde. Ty, no dawaj, kurde, atakuj. Alohomora! Alohomora! Ale swoją drogą muszę to skomentować. Sala lekcyjna, tam gdzie uczyliśmy się teraz incendio, jest bardzo fajnie zaprojektowana. W sensie, że wiecie, że to wszystko wygląda tak, jakby oni serio byli na jakimś podwórku, a nie w cieplarni. No i swoją drogą tutaj widzę, że ona jest takim, nie wiem... Ona jest z takiej loży szyderców, że ona się tak z nas nabija teraz, wiecie, patrzy i mówi sobie: Boże, chory, co ty odpierdzielasz? Bo wiecie, chory to Harry inaczej, nie? Chory portier.